Hej, 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 z tej strony Cheeta. Zaczynamy znowu rozgrywkę w Rival Starsie. Zobaczymy, co mamy najpierw w sklepie ciekawego. Jakie misje dzienne? Z midlakiem muszę sobie coś pohodować. Okej, 5 przedmiotów w markecie muszę kupić. Kupię to. I na razie tyle. Dobra, kupię 2. Patrzcie. Zadowoleni? To te 3. Powinno być git. Dzienna misja wykonana. Czterdzieści przedmiotów musimy wygrać. Ale na sam początek. Ostatnie karmienie tej klaczki i zobaczymy, jaki będzie miała kolor. Cóż to za kłoniś? Taki bułany, ale fajna. No, muszę przyznać, ciekawie wygląda. Ciekawie, ciekawie. Że ona będzie mi dawać gniade źrebaki. I tu jest pies pogrzebany. Niestety. Sorry. Sorry, Gregory. Hodujemy dalej. Zobaczymy, co nam się tutaj pojawiło. Siwek jakiś. 5, 4, 5, 7, 50, ale przede wszystkim, że jest midlak. Ja jakiegoś jednego midlaka muszę wyhodować. Może jakiegoś... Tak, jak na złość. Pak, needle. To spróbujemy z tym. Jak się nam midlak urodzi, to go sprzedamy. Będziemy mieli misję dzienną zrobioną. Zbierzemy sobie jeszcze siorkę. I wyścigi. Chyba jeszcze w Palm Coast będę musiała trochę pojeździć. Właśnie na tej klaczce. No i jedziemy. Która pozycja? Trzecia. We're underway here at Palm Coast. A great start for the favorite. Going fast on the inside is Ocean Oasis. Amethyst Twist on the head of affairs. Ocean Oasis in second position, just in front of Surprising Sailor, just behind it's Wish Ash, clashing with Comet Candle, putting in a strong bid with Empire's Control. Dreamy Darkness in 11th, 2 lengths behind it's Genius Promise. The race continues with Amethyst Twist, Surprising Sailor in second place. Surprising Sailor with a blinding run from the inside, just has a margin over Wish Ash. Followed by vertical trochę przytrzymałam, żeby się naładowała. Pushing hard in front of Genius Promise. Amethyst Twist maintaining the prime spot. Ocean Oasis overtaking. On their back is Vertical Fixer. Stride for stride. Dobra, nikt nie powinien mnie odlepić od barierki. Putting up a challenge to Laughter Experience. Amethyst Twist striking the front. Surprising Sailor in second spot. Ocean Oasis next. Closely followed by Electric Badger. Next, it's Vertical Vixen. Just ahead of Laughter Experience. Then, Wish Ash.
Amethyst Twist still pilots the field. Ocean Oasis wants the front. Just in front of Surprising Sailor. Heads up and down with Electric Badger. Vertical Vixen in fifth spot. Powinnam wygrać. Controlling the race. Ocean Oasis in second. And then it's jak mnie nic nie zaskoczy. Amethyst Twist holding the lead. Electric Badger in second. From Ocean's Oasis. Heads up and down with Surprising Sailor. And then it's Vertical Vixen. At the 600 marker, it's Amethyst Twist. Electric Badger dobra. In second position. 400 metrów. Two behind, it's Laughter Experience. Surprising Sailor in fourth. Still going, it's Amethyst Twist. Electric Badger in second place. Laughter no, Experience jedziemy. Next. Amethyst Twist leads the race. Electric Badger wants the front, followed by Vertical Vixen. Amethyst Twist still in first place. Tam wygraliśmy. Amethyst Twist first at the line, just scoring from Electric Badger. Third at the line, Vertical. Kolejny poziom, 17. Co tu mamy? Nic ciekawego. Zobaczymy, co nam się za źrebaczek urodzi. Bo to już moment na skipnięcie. O, kiepsko, kiepsko. Ale przede wszystkim, żebym miał midla. Ma midla, sprzedajemy. Mamy kolejną misję dzienną zrobioną. O to nam chodziło. Dam. Teraz jeszcze tylko 40 przedmiotów wygrać w wyścigach, to w tym czasie będziemy oczywiście hodować. Bo tutaj się akurat nic fajnego nie pojawiło, więc trzeba przelosować jeszcze raz. Znowu. Same midle i blaki. Baki. O, jest jakiś frąciak. Kiepskimi statystykami. I oczywiście kasztan. Oczywiście, bo czemu nie? Ja już żygam tymi kasztanami. Nie chcę kasztana. Chcę coś fajnego kolorystycznie. Zobaczcie, frąciak i oczywiście co musi być? Kasztan. Brrr. Też nie ma jakichś tam zabójczych statystyk. O, a nie, to ten mój. Oczywiście frąciak i co musi być? Kasztan. To już jest po prostu jaja. Frąciak i co? Kasztan. Frąciak, co musi być? Kasztan. Nie, to są po prostu jaja. Naprawdę to są jaja. Midl. Frąciak. Oczywiście co? Kasztan. Nie, naprawdę, ja mam dość kasztanów. Serdecznie dość. Widzicie to? Ah.
No, chyba się... To są po prostu... jaja. Frąciak kasztan. Że tak gra jest napisana. Że same frąciaki... kasztany będą teraz. No nie wezmę go, bo ma w ogóle beznadziejne statystyki. Są jakieś jaja. Widzicie to, co ja? Za każdym razem, jak jest front, to zawsze, ale to zawsze, 100%, to jest kasztan. Żygam tymi kasztanami. No powiedzcie. No już po prostu to są jakieś jaja. Nawet już nie będę sprawdzać, jaki ma... Kurde, co tam, co wcześniej. Z tego wkurzenia. Gra zaczyna powoli mnie wkurzać. No to są po prostu jakieś jajka. No ale ma dobre statystyki, więc chyba przy nim zostaniemy. Beznadziejne maści ma w rodowodzie. Ale co zrobić? No zostaniemy przy nim, że jest taki beznadziejny. Ja nie chcę kasztana. Masz. No i weź ty się, człowieku, nie wkurz. Siódma pozycja, no nie jest najgorzej. We're underway here at Palm Coast, and the favorite is driving the pace right from the go. Symphony Sailor, right up there with the leader. Then as the race moves on, it's Amethyst Twist. Symphony Sailor in second position, just behind its Confetti Curiosity, grappling with Centipede's Compliments. Toe-to-toe with Wave Rush. Amethyst Twist still outrunning the rest. Flamingo's Fantastic is coming with a huge run, followed by Symphony Sailor. Amethyst Twist at the front. Flamingo's Fantastic in second place. Head and head with Symphony Sailor. On their back is Centipede's Compliments. Broad Pistol breathing down their neck. Still going, it's Amethyst Twist. Powinno się udać. Ale z tymi kasztanami do krycia to są po prostu jakieś jaja. No i jedziemy. No i jesteśmy w domku. Udało się, co prawda nie dostałam. Ale już palm kosty robię, to już mogę nawet to robić. Jak już palm kosty moja klaczka robi, tu mamy najwyższy. Nie, nie ma szans za dużych. To. No. Powinno być kit majonez. 12 pozycja, och. Tego nie lubimy.
It's race on here at Kildare. A great start for the favorite, Amethyst Twist. That torpedo breaking in. Amethyst Twist running for fun. Atlas Ambition wants the front. Thoughtful Boss jockeying for position just has a margin over that torpedo. Timid Midnight next. 800 out and it's Amethyst Twist. Atlas Ambition in second. Traveling underneath horses is Thoughtful Boss pushing hard in front of that torpedo. Ładuj się, maleńka. Hexagon. Amethyst Twist leading the charge. Atlas Ambition in second position, contending with Thoughtful Boss. A length behind, it's that torpedo. Amethyst Twist maintaining the prime spot. Atlas Ambition in second position, sparring with Thoughtful Boss. One length away, it's that torpedo. Idziemy. In the straight, it's Amethyst Twist. Thoughtful Boss in second place, struggling with Atlas Ambition. Amethyst Twist leading. Golden Talon is coming home from the clouds. Wygraliśmy. Osiemnasty poziom zdobyty. Zaraz będziemy dwie klacze hodować na raz. Także będzie ciekawie. Bo to aż dwa, wtedy będą iść rybaczki. Zobaczcie, jaką mamy tutaj klacz. I jaki kurde kolor? Kasztan. Kasztan. Midlak na szczęście. Bym się wkurzyła, gdyby to był front. Pierdziele. Ja mam szczęście do tych kasztanów. Dobra, kolejny wyścig. Dałby radę? No nie bardzo. A, nie wytrenowała nam. To najpierw wytrenujemy i może już będzie dawać radę. Lepsze wyścigi. Teraz sprawdzimy. Nadal ta. Ale ta też da radę. No. Jak to jest moim... największym, taki z wielką odmianą na łbie, gniadek. Taki niby karoszek. Srokaty. No, wyjedziemy. It's race on here. Zagapiłam się, czajcie. Na mojego kota. Robust equation overtaking now. Then space memory going hammer and tongs with regal disco. Ale jaja. To już jest przegrany wyścig. Regal disco showing the way. Space memory in second place. And then it's Delightful Dog putting up a challenge to Enigma Vacation. Może tylko ostatnia nie być, pewnie i tak będę. Bo się nie dobiję tam do przedniej pozycji, by się naładować. Continuing around the track, it's Space Memory, Regal Disco in second spot, closely followed by Delightful Dog, followed by Enigma Vacation, Fool Face charging through. Amethyst Twist getting past. Sonic Science in 19th place. O, pięknie, tu się mogę naładować. Ładuj się, panienko. On their back is Delightful Dog. Virtual Inquiry with a magnificent run. No i koniec ładowania. Tam ci tak uciekli. Amethyst Twist picks up the bit. Two lengths away, it's Sarcasm Euphoric Hedgehog in 19th position, just in front of Sapphire Splendor. Tak, tego nie wygram, bo... chociaż trochę podbiegnę do przodu. Ale się zagapiłam, a to było moja wina, no.
Regal Disco getting moving, putting in a strong bid with Enigma Vacation. Delightful Dog next just has a margin over Fox's Rockfish. Amethyst Twist traveling on the outside. Next it's Sarcasm Wizard. Space Memory is the front runner. Delightful Dog stretching now, struggling with Regal Disco. Popular Pawn with a brilliant turn of foot. Amethyst Twist feeling anxious, well ahead of Sarcasm Wizard. Space Memory. Moja wina, źle startowałam. Regal Disco beginning to make lipa. A, dobra, na zmarnowanie będzie ten wyścig najwyżej. Trochę wydałam kasy na niego. With 600 meters to go, it's Enigma Vacation. Amethyst Twist is coming with a huge run. Enigma Vacation keeping the front. Space Memory. Wszyscy mnie prześcigną, a nie mam żadnego sprintu na koniec. Nic nie naładowałam. Enigma Vacation out in front. Amethyst Twist in eighth, two lengths away. It's Difficult Decision. At the top of the straight, it's Enigma Vacation. No i tak to wygląda. Wszyscy mnie prześcigną, a ja tak z bokcerkiem. No, przedostatnia. A nie, nie jest tak źle. Są jeszcze gorsi. Tragedia. A, tam źrebaczek, źrebaczek. Sprawdzimy źrebaczka. Bardzo podobna do tamtej. Teraz na niej jeżdżę. Ale ma jaśniejszą grzywę. I ładniejszy z tego powodu jest. Moja ma taką brzydką grzywę. Dobra. Jeden jeszcze skill muszę zużyć na niej. No, zobaczymy, co z tego nam się urodzi. I tu mamy jakieś 33 tysiące. No ale tym razem to już musimy wygrać. I nie ma zagapiania się. Ósma pozycja. The starter gets us underway here at Kildare. Amethyst Twist off to a magnificent start. Bookies are nervous. Legendary Blackbird right behind. Amethyst Twist keeping the front. Legendary Blackbird in engaging with cheap block. And then it's Leopard Lightning pushing hard in front of Accident A. Suspicious Sam in 22nd. The race continues Karusek. With Legendary Blackbird. Impressive Impulse striving forward. Serio? Stride with Amethyst Twist. Triumph Temptation gaining momentum and flying through. Accident A charging through. Interesting Loss with a magnificent run. Solid Nerve pushing past horses. Amethyst Twist leading the race. Three lengths behind its Impressive Impulse. Clocks Chemical in fourth, just behind its Triumph Temptation. A length away its Traitor Tombstone, followed by 1600 metrów powinnam tyle naładować. Accident A. Then as the race moves on, it's Amethyst Twist. Impressive Impulse. Nie będę przytrzymywać, żeby mnie już nie wkurzały te konie. Toe to toe with Triumph Temptation. Traitor Tombstone in sixth from Future Sugar. Amethyst Twist leading. Legendary Blackbird in second place. A length behind its Clocks Chemical, putting up a challenge to Impressive Impulse. Interesting Loss moving forward. Future Sugar next, closely followed by Triumph Temptation. With 1100 meters to go, it's Amethyst Twist.
traitor tombstone with a brilliant turn of foot. Next, it's legendary Blackbird, squeamish ingredient in 21st position, two lengths behind, it's Abacus Amnesia. Amethyst Twists out in front. Clocks Chemical in second spot, then Traitor Tombstone. A length away is Triumph Temptation, just ahead of legendary Blackbird, and then it's... No, mówiłam, że naładuję. Continuing around the track, it's Amethyst Twist. Zielonego pola. Clocks Chemical in second spot, pushing hard in front of Traitor Tombstone. Prosta ostatnia. One length away is Triumph Temptation. Knight's Diplomat in 21st position. Next, it's Abacus Amnesia. 250 i ruszamy z kopyta. Clocks Chemical in second. One link behind, it's Traitor Tombstone. They straighten up for home, and it's Amethyst Twist. Interesting loss in second position. Amethyst Twist still outrunning the rest. No i jesteśmy w domu. No i 80 tysięcy, a nawet więcej, 90 tysięcy ponad. A nie jakieś drobne. No już prawie takie same mają statystyki. Co my tu mamy? Kolejną misję wykonaną. Markecik. Coś ciekawego, nic ciekawego. Jedziemy kolejny wyścig. Ten na 34 tysiące teraz. Pierwsza pozycja. Chociaż raz mi szczęście sprzyja. Gate Spring. Amethyst Twist is off to a fabulous start. Hunters would be happy with themselves early. Actual ability also up the front. Amethyst Twist in first position. Fast Gesture wants the front. Trying to keep off Detailed Daffodil. Head and head with Beeswax Breath. Just in front of Courageous Horde. Being pushed by Howling Sponge. Just behind it's Dimple Daisy. Still going, it's Amethyst Twist. Sunbeam Strawberry is coming with a huge run. Aż mnie teraz nie odlepia, czy wariety mojej kochanej. Flying through. Geeky Pork charging through. Dimple Daisy with a magnificent run. City Cash. Chodź, nie rozpraszaj mnie, już raz mnie rozproszyłaś. Kot mi wskakuje tutaj, kurczę, ciągle na kolana i mnie rozprasza. Jeszcze jeden wyścig. Uuu, 40 tysięcy. Sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie to pojechać. Jesteśmy w stanie to pojechać i pojedziemy. Jaka wygrana? Uuu, ponad 100 tysięcy.
No, także. O nie! Nie! 19. pozycja. They're away. No Amethyst lipa. Quest has begun well. Right there is Melody's Blade. Water Weasel still in the lead. Julie Quest in second place. Amethyst Twist in third. Going hammer and tongs with Melody's Blade. Beaver's Pearl next. Pushing hard in front of Attack Flurry. Continuing around the track, it's Amethyst Twist. Julie Quest in second spot. Remedy Risk charging through. Dynamic Blueprint with a No, ładuj magnificent się, run. ładuj. Melody's Blade pushing past horses. No, tutaj nie wiem, czy wygram. Czyli odsunęli od barierki. To będzie ciężko. Amazing Acorn charging through. Remedy Risk with a magnificent run. Jewel Quest in the lead. Amethyst Twist happy with that position. And then it's Water Weasel. Candy Compliment in fourth spot. The race continues with Jewel Quest head and head with Water Weasel. One length behind, it's Candy Compliment. Close to home. Water Weasel in second. Jewel Quest in third place. Amethyst Twist once again in the front spot. Physical problem is storming home out deep. Melody's Blade has Haha, pierwsza. O, jest, tak było cicho, bo musiałam się skupić, żeby to 100 tysięcy wygrać. I słuchajcie, wytrenowaliśmy klaczkę na maksa, tę, i będziemy ją też hodować, ale to już w następnym odcinku. Chyba, że zrobimy tak, że jeszcze zobaczymy, co jest, co akurat się urodził nam tutaj. Niestety kiepski. Idzie na sprzedaż. To wytrenujemy już na maksa, bo możemy. Okej. I teraz obie te klaczki będziemy hodować. Mają dokładnie prawie takie same statystyki, no tylko to tak troszeczkę inaczej. No, ale ogólnie no to jest to samo, więc... Obie te klaczki będziemy teraz hodować. Pokryjemy tym ogierkiem. No, gdzie jest drugi? Tu. Hybrid Horse. Razem z tą. Tadam. Teraz będą dwa źrebaki. Okazywały się, a my się się żegnamy. Przepraszam, się kończymy. Się żegnamy. I widzimy się jutro. Do zobaczenia.